Cześć wszystkim, pokój Wam. Jak widzicie, znajduję się teraz na skwerze, przy skwerze Adama Mickiewicza. Tuż za mną znajduje się ten wspaniały pomnik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych, prawdopodobnie po Chopinie to jest w ogóle i Zygmuncie III Wazie, to jest pewnie trzeci z najbardziej rozpoznawalnych pomników, które znajdują się w Warszawie. Sam pomnik jest dedykowany naszemu wybitnemu wieszczowi narodowemu. Dla mnie osobiście jest prawdopodobnie jednym z trzech, chyba, których najbardziej lubię, bo najpierw miałbym oczywiście Sienkiewicza, potem byłby prawdopodobnie Mickiewicz, Cyprian Kamil-Nowit, potem Słowacki, więc są to moi jakby ulubieni, których najbardziej sobie cenię, których najbardziej jakby raduję się, jak i ich poezję i nie tylko poezję, bo Sienkiewicz akurat nie był szczególnym poetą, ale właśnie całą jego chociażby Quo Vadis, tutaj jest coś genialnego, jeżeli to się wszystko czyta, no to po prostu te powieści, no to się po prostu to chłonie, dlatego między innymi chciałem Wam opowiedzieć właśnie o Adamie Mickiewiczu, o tym wybitnym naszym wieszczu, który urodził się w Nowogrodzie, uczył się w Wilnie i tam też związał się z ruchem konspiratorów. Przez ten ruch konspiratorów już wylądował, potem ten spisek jakby miał w rękach carskich się znaleźć i wszystkie te informacje odnośnie tych spiskowców też wyszły na jaw, więc w efekcie on również został zesłany. Znajdował się i w Moskwie, i w Odessie, i na Krymie. On dzięki temu potrafił pisać niezwykle interesujące jakby właśnie dzieła z punktu widzenia takiej duchowości polskiej i rozumiejąc doskonale także właśnie ideę tego zesłania, które już w tych czasach było jakby popularnym sposobem karania Polaków, karania naszych braci, którzy byli niepokorni wobec rządu carskiego. Generalnie sam Mickiewicz potem przeniósł się do Paryża, gdzie działał, funkcjonował, gdzie także pisał. Tam też uczył między innymi Francuzów i Polaków o historii Słowian, która i historii w ogóle Polaków jako takich, która była niezwykle przenikliwie przedstawiona, więc jak na poetę, czyli człowieka niezwykle patrzącego duchowo, umiał też jakby niezwykle postrzegać historycznie całą tą perspektywę polskiej rzeczywistości, polskiej duszy. Potem znalazł się we Włoszech, gdzie na czas Wiosny Ludów organizował nawet legion Adama Mickiewicza, który miał walczyć właśnie przeciwko uciskowi, przeciwko temu takiemu monarchizmowi, który wtedy wstrzymywał i utrzymywał Europę. Potem na sam koniec swojego życia znalazł się w Turcji, gdzie też dokonał żywota, tam też umarł, był wybitnym naszym poetą, bo jemu przede wszystkim zawdzięczamy takie dzieła jak chociażby Dziady, albo drugie wybitne dzieło, czyli samego Pana Tadeusza. Pan Tadeusz jako książka wynikała po prostu z jego własnego personalnego doświadczenia, jakim było obserwowanie przemarszu wojsk napoleońskich po prostu przez okolice, w których mieszkał, w efekcie czego jakby sam doskonale poznał i zobaczył, jak wygląda nadzieja niesienia i odnowy Rzeczypospolitej, która wtedy była oferowana przez Francuzów. No, wtedy to okazało się potem jakby historycznie, że to było bardziej wykorzystanie polskiego potencjału do walki, ale była to też pewna nadzieja, którą potem podtrzymywał. Sam Mickiewicz był również głęboko religijną osobą. On umierając już żegnał się, mając wszelkie sakramenty otrzymane i jakby był z punktu widzenia właśnie katolickiego, odszedł w sposób bardzo, bardzo chrześcijański. Natomiast wcześniej miał takie też aspekty, które no, nieco się tam miejscami duchowo gubił, ale był wybitnym mistykiem. On jakby też dostrzegał pewien mistycyzm i misję narodu polskiego i dlatego on mówił właśnie o Polsce jako Chrystusie narodów. I tutaj było właśnie to coś niezwykłego, to coś, na co my także powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli patrzymy właśnie na całe spektrum i bogactwo, nie tylko jego dzieł, nie tylko tego, co pisał, ale także jak to pisał i co tak naprawdę chciał przekazać nam obecnie również żyjącym obywatelom Rzeczypospolitej. Natomiast sam pomnik jest postawiony w 1898 roku przez asumptem całej stolicy. Tutaj się po prostu wszyscy Polacy w ogóle i stolica też się do tego przyłożyła, po prostu złożyli się i postawiony został ten wspaniały pomnik. Był to rok setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, więc była to bardzo ważna rocznica, a sam pomnik został sfinansowany, znaczy został w ogóle idea powstania pomnika była tak naprawdę i powinna być zawdzięczana przede wszystkim Henrykowi Sienkiewiczowi,
czyli naszemu kolejnemu wybitnemu wieszczowi, który przyłożył po prostu, bardzo to dbał, żeby ten pomnik powstał w takowej formule. On też uczestniczył w odsłonięciu tego pomnika, ale carskie władze zakazały w ogóle robić żadnych przemówień, bo to było wszystko o charakterze patriotycznym, a jako że to był system opresyjny, no to oni takowych sposobów reprezentacji idei Polski wolnej i niepodległej nie chcieli, więc Polacy, oczywiście obchodząc sposób milczenia, po prostu wydrukowali 12 tysięcy przemówień, które rozdali mieszczanom i ludziom, którzy się tutaj zgromadzili, i w ten sposób upamiętnili tego wybitnego wieszcza. I od tego czasu ten pomnik tutaj stoi. W którymś momencie, jak jeszcze nie było pomnika upamiętniającego nieznanych żołnierzy, czyli grobu nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego obecnym, to wszystkie kwiaty i wszystkie delegacje przychodziły właśnie przed ten pomnik. Ten pomnik sam został wykonany przez Cypriana Gotepskiego, natomiast również zwróćmy uwagę na te wspaniałe ogrodzenia, które są bodaj chyba żeliwne i wykonane między innymi przez Marconiego. To jakby to jest też już samo dzieło wykonania tych ogrodzeń żeliwnych, to już po prostu jest majstersztyk. Natomiast sam pomnik nie przetrwał II wojny światowej, a został po prostu przez Niemców zniszczony, a głowa znalazła się w Hamburgu, więc potem dopiero, jeżeli się nie mylę, to był chyba rok 1950, ten pomnik został przywrócony w takiej odsłonie, jakiej jest obecnie widziany. Dlatego przychodząc w to miejsce, zawsze zastanówmy się nad historią naszego wybitnego wieszcza narodowego, naszego wspaniałego poety, niepodległościowca i wybitnego myśliciela, a także zwróćmy i pamiętajmy zawsze o tym, nigdy tego nie umniejszając, że był wybitnym także chrześcijaninem. I dzięki niemu właśnie też jakby koncepcja takiego mesjanizmu i duchowości polskiej jest nam właśnie bliska w perspektywie Chrystusa. Dlatego przychodząc w to miejsce również o tym pamiętajmy i zwróćmy na to wszystko uwagę, jeżeli tutaj przychodzimy i nie przychodzimy tylko od tej strony, na której ja akurat siedzę, bo tutaj jest mało ludzi, ale też od strony przedniej, czyli tak jak kiedyś szły wszystkie delegacje państw upamiętniające różne wydarzenia państwowe. Dlatego przychodząc w to miejsce, wspomnijmy o Adamie Mickiewiczu i o jego wielkich dziełach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć i pokój Wam!